kreska. Ja, Wadzia. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
Jagiellonia, Drobek, Solec Kujawski kontra Radzynianka, Radzyń Chełmiński to zaległy mecz 13 kolejki klasy okręgowej grupy pierwszej województwa kujawsko-pomorskiego. Drużyny już są po rozgrzewce, za chwilę sędzia po raz pierwszy zagwiżdże w tym spotkaniu. Mecz, który w teorii powinien odbywać się do jednej bramki. Solec walczy o awans do czwartej ligi, natomiast Radzynianka broni się przed tym, żeby nie spaść do A-klasy. Dystans pomiędzy zespołami jest znaczny, no ale szukając truizmów, ale też prawd piłkarskich, wszystko zweryfikuje boisko. Oba zespoły powoli wchodzą na nowo w rytm meczowy po tym, jak miały 2 tygodnie przerwy. Oczywiście absencja spowodowana sprawami koronawirusowymi u obu ekip. Wszystko jednak już jest w porządku i te mogą kontynuować rundę jesienną, która powoli dobiega końca. Widzimy, że powoli drużyny już wchodzą na plac gry, a więc za chwilę rozpoczniemy spotkanie. Solec, zawodnicy Solca Kujawskiego na razie grają bardzo dobrze. 9 zwycięstw, 3 remisy, tylko jedna porażka na swoim boisku. Jak dotąd nie zaznali oni klęski. Kilka dni temu, w sobotę, obie drużyny po raz pierwszy wróciły po przerwie, no i w absolutnie zmiennych nastrojach. Solec pewnie wygrał u siebie z Flisakiem Złotorią 7-1. To spotkanie można obejrzeć z odtworzenia na naszym kanale na YouTubie. Natomiast Radzynianka pojechała do Bydgoszczy, gdzie przegrała aż 0-6 z miejscową Polonią. No i teraz na pewno goście będą chcieli się zrehabilitować. Zadanie jednak niełatwe. Unia, tak jak już wspomniałem wcześniej, walczy o to, żeby awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Na razie traci do lidera 5 punktów, ale po tym meczu ta strata może zmniejszyć się do 2 oczek, gdyż piłkarze Unii mają mecz mniej. Gospodarze dzisiaj w żółto-biało-czarnych strojach, natomiast goście w niebiesko-białych. Sędziowie są już na murawie. Podchodzą kapitanowie, czyli ze strony Unii Oliwier Moranowski, ze strony gości Damian Birnicik. Wybieramy strony. Zobaczymy za chwilę, jak to wszystko się potoczy. W ostatnim meczu Unia grała wysoko, grała odważnie, grała przede wszystkim skutecznie, stosując wysoki pressing. Zobaczymy, czy tym razem również sytuacja będzie wyglądała podobnie. No i zobaczymy, czy Radzynianka odpowie na taki pressing również wysoką, odważną grą, czy raczej jednak skupią się na tym, by bronić dostępu do bramki strzeżonej przez Piotra Mielewczyka. Jako pierwsi piłkę będą rozpoczynać gracze Unii. Sędziowie jeszcze tylko sprawdzą siatki. Potem się okaże, że zapierdala jeden jedyny. No to takie. Myślę, że za chwilę będziemy mogli przejść do gry, no to może warto na szybko przedstawić składy ze strony gospodarzy. W bramce Mateusz Skowroński, dalej Oliwier Moranowski, Sebastian Pacek, Hubert Hołuj, Krzysztof Szal, Szymon Babiarz, Krzysztof Kurtnowski, Mateusz Magierowski, Filip Żurawski, Łukasz Nowak i Patryk Podolski. Natomiast po stronie gości w bramce Piotr Mielewczyk, a dalej Arkadiusz Knap, Damian Wirnicik, Karol Kurzyński, Paweł Romanowski, Sylwester Lisiecki, Sylwester Fiałkowski, Radosław Skodowski, Jakub Waszelewski, Wojciech Zarzycki i Marcel Kicerma. Na Marcela Kicermana myślę warto zwrócić uwagę zawodnika numerem 77, gdyż jest to zaledwie 15-letni zawodnik. No i już pierwszy gwizdek za nami rozpoczęła Unia, powoli konstruując pierwszy atak. Wspomniany wcześniej Kicerman będzie grał po lewej stronie na skrzydle, także będzie dobrze widoczny na kamerach. Zobaczymy, czy ten zawodnik będzie w stanie tutaj wyżerować coś ciekawego. Widzimy, że już strata po stronie Unii i pierwsza próba Radzynianki. 3 piłkarzy Radzynianki, teraz dobre dośrodkowanie! Start po stronie Radzynianki, to jest coś nieprawdopodobnego! Lepiej nie dało się tego spotkania zacząć. Kapitalnie rozegrana sytuacja.
Unia rozgrywała spokojnie atak, strata piłki, szybka kontra, dośrodkowanie do zawodnika numer 10, Sylwestra Lisieckiego, a ten główką wpakował piłkę do siatki. Która to była sekunda? 20, 30, no i mamy nie niespodziankę, myślę, a sensację, bo dotychczasowo Radzynianka nie strzelała dużo goli. Jest to chyba 15 gol w tym sezonie. Natomiast Unia tych bramek traciła stosunkowo mało. No i teraz na pewno jakaś presja po stronie Unii, no bo to jest fatalne rozpoczęcie spotkania. Teraz próba poszukiwania po Uja, ale nieudana. No i zobaczymy, jak Unia zareaguje na taką sytuację. Dobre zachowanie Radzynianki. No przede wszystkim przejęcie piłki i za dużo miejsca zostawili gracze Unii piłkarzom gości. No i z jednej strony taka bramka może obudzić piłkarzy z Solca, drugiej troszeczkę ich poddenerwować, a to może jeśli pojawiają się nerwy, to pojawiają się niedokładności. Na spokojnie! I widzimy, że od razu żółta kartka. Wspomnianego wcześniej pomoc? Knapa. Złe boiskowe zachowanie. Piłki nie było już w strefie boiska, gdzie leżał Nowak, natomiast ten ucierpiał w starciu ze stoperem Radzynianki. Odległości, ale ci zachowali zasady fair play i oddali piłkę gospodarzy. Pójdź po raz kolejny w ataku pozycyjnym. Kurtnowski. Czeka. No i widzimy to samo, co kilka dni temu pojawiało się w meczu z Pisakiem. Czyli praktycznie w pewnym momencie wszyscy piłkarze Unii na połowę rywala. Rywal bardzo defensywnie usposobiony. Stara się stworzyć szczelną obronę, żeby piłka nie przedostała się w pole karne, a nawet jeżeli tam się znajdzie, to żeby i tak nie było zbyt dużego zagrożenia. Natomiast ja chcę tutaj, mówiąc kolokwialnie, usiąść na przeciwniku w szal. Dośrodkowanie na pole karne, ale bardzo niedokładne. I teraz strzelec bramki, ale tylko przez chwilę. Porozumieczenia teraz! Pacek miał bardzo dobrą sytuację, ale świetnie zachował się Mielewczyk, broniąc ten strzał. A wcześniej piłkę przejął Moranowski. I to on zagrał do Packa. Można chyba było tę piłkę uderzyć lepiej, aczkolwiek Pacek możliwe, że był zaskoczony faktem, że ma tak dobrą sytuację. Z boku wszystko ogląda się na pewno łatwiej. Można by było powiedzieć, że powinien uderzyć się tak albo tak, ale jak wiemy, na boisku decydują często nie sekundę, a nawet ułamki sekund. Teraz faul po stronie Bobiarza. I na razie trzeba przyznać, że w pierwszych minutach meczu Unia nie jest specjalnie stroną dominującą. Być może piłkarze, gospodarze częściej posiadają piłkę. Na razie niewiele z tego wynika. Szal teraz przerzucił na drugą stronę. Tam w poszukiwaniu Babiarza ten dobiegnie do futbolówki. Może coś z tego zrobić. Jest Pacek w polu karnym. Teraz Babiarz bardzo ładnie indywidualnie w poszukiwaniu Podolskiego. Ale jeszcze Babiarz, Moranowski, Magierowski.
Jeszcze jedno dośrodkowanie, teraz lepsze, zamyka Polski, zamykał Nowak, ale Podolski ostatecznie główkował niecelnie. Nieporozumienie po stronie piłkarzy Unii. Podolski nie wiedział, że Nowak jest tuż za nim. Nowak miałby dogodniejszą sytuację do tego, żeby uderzyć na bramkę. Widzimy, że chyba wyjaśnili to sobie piłkarze z Solca Kujawskiego, u których chyba pojawia się sporo nerwowości. No z jednej strony oczywiście przegrywają 0-1, z drugiej mają jeszcze bardzo dużo czasu, żeby to spotkanie wygrać. A to była pierwsza taka dogodna sytuacja. Graczem teraz gość Kicerman, próba indywidualnego rajdu. Widzimy, że dobrze sobie radzi skrzydłowy gości, ale teraz powoli piłce opuścić w czas gry. Aut dla Unii. Ale to jest szansa dla Radzynianki, żeby wyjść wyżej, żeby spokojnie rozgrywać. Teraz szybko przez Solce Kujawskiego, gdzie na lewą stronę Fabiasz. Pacek. Magierowski jest tam wolnym. Pacek wybiera inną opcję. Nowak nie był na spalonym. Nowak, ale znowu dobrze bramka. Druga świetna interwencja Piotra Mielewczyka. Rzut rożny dla piłkarzy Unii, tutaj burzliwe dyskusje słyszane dookoła. Widać, że Unia chce, Unia już teraz przejmuje inicjatywę. Widzimy, że krótko rozegrane Moranowski, Babiasz, ale bardzo niecelne to dośrodkowanie. Pacek nie zdąży do tej piłki i odegranki Mielewczyk. Unia szybko chce tutaj wrócić do remisu, do stanu początkowego, ale na pewno dużo nerwów w tym nie pomoże, aczkolwiek faktycznie Nowak był w bardzo dogodnej sytuacji i to uderzenie również nie należało do najlepszych. No i warto pochwalić Mielewczyka, że w dwóch sytuacjach nie stuprocentowych, ale w bardzo dogodnym poradził sobie znakomicie. Widzicie piłkę przez wspomnianego bramkarza, ale ponownie Unia przy piłce. Dziewiąta minuta meczu, właśnie się rozpoczęła. Cały czas 1-0 dla gości. Przypomnijmy, że dla tych meczów, którzy dopiero teraz rozpoczęli oglądanie spotkania, że w około 20 sekundzie Sylwester Lisiecki wpakował piłkę do siatki głową z okolicy 16 metra. Proszę! Teraz szale, bardzo dobrze znalazł, ten ma dużo miejsca, ma do kogo zagrać w granie piłki w pole karne, ale po pierwsze świetnie Mielewczyk, a po drugie Podolski i tak był w tej sytuacji na pozycji spalonej. Ja! Kuchnowski wygrał ten pojedynek główkowy i widzimy, że przyniosło to oczekiwany skutek, gdyż piłkę mieli piłkarze w nim. Ale Nowak trochę się zapędził i stracił. Kuchnowski, Żulczyk, Magierowski. Z powrotem do Żulczyka. Patrząc na zestawienia obu jedenastek, piłkarze Unii są dużo bardziej doświadczeni, dużo starszych zawodników, takich, którzy już wiele lat mają okazję grać na różnych boiskach, w różnych ligach. No tutaj długo sędzia czekał, żeby odgwizdać faul Babiarza, który był ewidentny. Wracając do poruszonego wątku, w zespole Radzynianki mamy aż 5 młodzieżowców. Oprócz tego 2 22-latków, także naprawdę to młoda ekipa. Aczkolwiek bramkę strzelił jeden z najstarszych zawodników po stronie Radzynia Chełmińskiego, natomiast gracze z Solca są już ograni. Oczywiście 2 młodzieżowców musi być teraz, widzimy, że podanie do Babiarza. Babiarz miał dobry pomysł, tylko nikt nie zamykał tej akcji. Jeszcze jednak ten koniec Nowak próbował ponownie dośrodkować, ale Knap wybił piłkę na rzut rożny. Wracając do
składów, no to Hubert Hoły i Mateusz Magierowski to są młodzieżowcy po stronie Unii. Oczywiście wymogi sprawiają, że co najmniej dwóch takich zawodników w lidze okręgowej musi znajdować się na boisku. Ponownie krótko rozegrany rzut rożny. Widzimy, że tutaj Bader z łatwością wyprzedził Karola Kurzyńskiego. Strzelał z kolei Magierowski, ale strzał zablokowany. Widzimy, że teraz takie mocne wgranie w pole karne. Tym razem nikt nie wbiegał. Do mnie! To zagranie Packa na niewiele się zdało. Tutaj! Gości, dalekie wybicie, ale za dalekie wybicie. Tutaj w poszukiwaniu... Bez trafi Jałkowskiego. Jednego właśnie z młodzieżowców. Troszeczkę zbytno szalansko podeszli do tego obrońcy Unii, ale ostatecznie wielkiego zagrożenia nie było. Piłkę złapał Kurzyński i od razu przekazał ją dalej. Podolski wypchnięty przez gości i pojawiała się okazja na stworzenie kolejnej groźnej kontry, ale szybko doszło do straty. I teraz piłkarze Unii mają trochę przestrzeni, chociaż dobrze skomasowana obrona rywali nie pozwoliła im na wyprowadzenie jakiejś szybkiej kontry i widzimy do stoperów na spokojnie. Budowa ataku od nowa. Wszyscy piłkarze Unii poza Skowrońskim na terenie rywala. Żółć troszeczkę to przyspieszył, ładnie pograł z jednym ze swoich kolegów, ale próba dośrodkowania kompletnie nieudana. Od bramki Mielewczyk. Niezłe wybicie w pojedynku główkowym, szal faulował, no i teraz Radzynianko ma troszeczkę czasu na oddech, rzut wolny, widzimy, że przesuwają się piłkarze z gości. Pytanie, czy to będzie wgranie piłki w pole karne? Tak też się dzieje, przejął to Lisiecki, ale... Oddają piłę! Nadal jednak Radzynianka przy... Będzie, o ile teraz Kicerman ją sięgnie, troszeczkę nieporadnie i Kicerman i Nowak, ale ostatecznie to Radzynianka przy piłce. Widzimy, że są pod polem karnym, jest kilku piłkarzy, gości mogą z tego wykreować naprawdę groźną sytuację z numerem 7. Paweł Romanowski teraz w indywidualnej akcji przeszedł na skrzydło, żeby móc dośrodkować, dośrodkowanie faktycznie miało miejsce, ale było niedokładne, wypadło poza linię końcową i tym razem Skowroński będzie wybijał z tak zwanej piątki. Ale po raz kolejny Radzynianka była w stanie utrzymać się troszeczkę dłużej przy piłce, stworzyć co najmniej minimalne zagrożenie pod bramką Unii, a ewentualna strata drugiej bramki mogłaby już naprawdę wprowadzić zamęt w szeregi gospodarzy. Dogranie bardzo dobre do Szala. Szal wycofał do Packa, Pacek w poszukiwaniu Nowaka. Nowak od razu bezpośrednio do środku i na bramkę Pacek! Trzecia dokładna sytuacja drużyny Unii, po raz trzeci niewykorzystana, tylko boczna siatka w tej sytuacji. Pacek z pierwszej piłki uderzył, ale strzał był niecelny. Widzieliśmy, że tutaj ładnie zagrali piłkarze Unii, Nowak też nie czekał, nie przyjmował go od razu z pierwszej piłki, ale Pacek z pierwszej piłki uderzył, miał bardzo dużo miejsca. No ale nie tym razem. Drugi raz Pacek miał szansę wpisać się na listę strzelców, drugi raz tej szansy nie wykorzystał. Nie najlepsze wykonanie tej piątki. Dostało do Spadowskiego, ale tam chciałbym przedłużyć odrobinę na out. Teraz próba zagrania się nie udała, gdyż Magierowskiemu uciekła piłka, wypadła na out. Zobaczymy, czy tym razem Radzynianka
jeśli coś ciekawego, no ale widzieliśmy, że po tym aucie zawodnik z piłką miał u dwóch obok siebie. Teraz dobre podanie do Nowaka. Troszeczkę za mocna. Próba jednak była na pewno dobra. Gdyby to podanie było nieco dokładniejsze, to Nowak znalazł się w dogodnych sytuacji wystrzelenia. Widzimy, że daleko wyszła ta piłka. Lisiecki liczył na błąd rywala, ale się do tego doczekał. Nieudane teraz zagranie Packa, no i widzimy, że bardzo ładny zwód Jakuba Waszelewskiego. Waszelewski raz jeszcze, ale w końcu Pacek się naprawę swój bomb powstrzymał. Powstrzymał przeciwnika, a na dodatek jeszcze Waszelewski faulował również junior, 20-latek. Widzimy, że młodość jest siłą Radzynianki. Ewentualne zwycięstwo z wiceliderem tabeli na pewno mogłoby dodać skrzydeł takiej drużynie i poprowadzić ją ku kolejnym wiktoriom, pozwalającym na utrzymanie. Widzimy, że Nowak, ale zablokowany przez Kicermana. Jeszcze jednak hołuj dośrodkowania. Mielewczyk pewnie złapał piłkę. Widzimy, że goście mają znowu okazję do kontry. Próba przerzutu. Nowski bardzo ładnie. Efektownie i efektywnie zablokował to do grania. No spokojnie, teraz ogólnie widzimy, że ma zmiana pozycji. Teraz Hołuj jest na pozycji skrzydłowego. Nowak zastępuje go. Widzimy, że Babiarz z Podolskim sprytnie pograli. Teraz jest Pacek, nie ma spalonego, to jest pole karne. Pacek wgrywa pole karne. Hołuj! Jeszcze raz Mielewczyk, ale do dwóch razy sztuka w tym momencie. Hołuj wpisuje się na listę strzelców i mamy 1-1. Unia w końcu wyrównała stan spotkania. Na dwa razy musiał to zrobić nominalny obrońca Unii. Mielewczyk przy pierwszej próbie zachował się bardzo dobrze, ale przy drugiej już leżał i po prostu nie miał jak tej piłki obronić. Zamienicie to Unii na prawą obronę. Nie, nie, on dobrze wygląda na obronę. Dwa raz poszedł. Można powiedzieć, że teraz! Oddalcie! Możecie! Dopięła swego. Udało jej się doprowadzić do wyrównania, ale na pewno piłkarze z Solca chcą więcej, chcą zwycięstwa, najlepiej wysokiego, tym bardziej, że mówimy o najlepszej ofensywie ligi. 57 goli strzelonych w 13 spotkaniach. Świetna średnia. Zapowiadająca, że to jeszcze nie koniec strzeleckich popisów Unii. No chyba, że Radynianka na takie nie pozwoli. Dotychczasowo bronili się nieźle, aczkolwiek dopuścili rywali do kilku niezłych okazji, więc tych powinno być z czasem więcej. Być może teraz rodzi się kolejna. Urtnowski w poszukiwaniu Hołuja. Hołuj. Krótka akcja zastopowana, ale jeszcze Urtnowski sprytnie szukał Packa, jednak dograł szal do Hołuja. Hołuj! I nikt nie zamykał tak dobrego podania. Podolski był już za daleko. Pacek. No Packa ta piłka nie dotarła, szal raczej oczekiwał wstecznej piłki lub ewentualnego nie najlepszego wybicia po stronie gości, żeby uderzyć na bramkę z okolic 15 metra. Daleki wyszedł do Babiarza, ten zgrywa głową do Szala. Szal w poszukiwaniu Podolskiego. Mieli się z Radzyniaka Zmińskiego. Teraz widzimy, że Babiarz faulowany, ale gramy dalej. Nowak do Szala. Szal z okolic 11 metra. Jeszcze Mielewczyk. Jeszcze jeden strzał i gol. Tym razem Pacek. W końcu wpisał się na listę strzelców. Znowu na raty. Zdobyta bramka przez graczy z Solca Kujawskiego. Najpierw uderzał Szal, Mielewczyk odbił piłkę. No nie był w stanie zrobić nic więcej. Dlatego, że nie było asekuracji. Pacek był niepilnowany. Miał bardzo dużo miejsca. Jak on będzie zbiegał do mnie, to on musi uciekać. Dalej, dalej, jeszcze! To nie wyglądało. Można powiedzieć, że wszystko już w normie, wszystko wróciło na właściwe tory. Unia prowadzi 2-1.
No i teraz to Radzymianka, jeżeli chce tutaj osiągnąć, jeżeli chce zdobyć punkty, musi się odsłonić, a to jest bardzo ryzykowne w kontekście potencjalnych kolejnych akcji, kolejnych bramek piłkarzy z Sądza Kujawskiego. Dotychczasowo niepokonana Unia na swoim boisku. 5 zwycięstw, 1 remis. Niepokonane również w 5 ostatnich spotkaniach. Bilans 4 zwycięstwa, 1 remis. My widzimy, że teraz ładnie zagrali szal z Babiaszem. Babiasz! Obok bramki! W tak dogodnej sytuacji. No nieprawdopodobne. Myślałem, że już piłka znalazła się w siatce. A znowu tylko boczna część siatki. No na pewno za tę akcję Babiasz nie będzie pochwalony w szatni. Mógł zdecydowanie lepiej uderzyć lub zagrać do wbiegającego kolegi z zespołu. Świetnie to rozegrali z szalem. Szal efektownym zagraniem. Odegrał piłkę, zagrali na jeden kontakt. Obrona Radzymianki kompletnie pogubiona w tej sytuacji. No ale ostatecznie niecelny strzał. Możesz zostawić uda. Maranowski wybił piłkę na aut. No i Radzymianka będzie starać się wykreować sobie sytuację. No i udało się z tego autu wykrzesać aut bliżej pola karnego rywali. Troszeczkę niefrasobliwość ze strony gości. No ABC piłki, tutaj cytując jednego z komentatorów, mówi o tym, by nie zagrywać do środka pola w takich sytuacjach. No tutaj widzieliśmy, że Pacek już czekał, Pacek był gotowy do tego, żeby przejąć piłkę, no i mogłoby się to zakończyć sytuacją 1-1 z Mielewczykiem. Ten radzi sobie wprawdzie dobrze, ale tym razem mógłby skapitulować. Przede wszystkim jednak Radzymianka zabrała sobie możliwość zorganizowania składnej akcji. Teraz widzimy, że próba wypuszczenia Magierowskiego. Chyba to nie udał na Mielewczyk. Pewnie chwycił piłkę. Próba punktowego zagrania między piłkarzami Radzymianki, nic z tego nie wyszło. Pacek szuka miejsca do oddania strzału. Pacek strzela, Mielewczyk nie najlepsza interwencja. Podolski wprawdzie wpakował piłkę do siatki, ale był na pozycji spalonej. Wiedział o tym napastnik Unii. Ale kolejny raz, kiedy piłkarze gości w prosty sposób tracą piłkę. Jest dużo miejsca dla rywali. Pacek po raz kolejny starał się uderzyć. Widzimy, że Pacek znowu teraz po dograniu od Nowaka. Pacek położył Mielewczyka, no i fatalnie dograł. Podolski czekał, była pusta bramka. Pacek miał dobry pomysł, ale złe wykonanie. Widzieliśmy, że teraz Mielewczyk nie najlepsze kilkanaście sekund. Najpierw ta interwencja przy spalonym Podolskiego pozostawiała wiele do życzenia. Teraz zagrał piłkę prosto pod nogi rywala. Radzymianka się stara, Radzymianka próbuje zagrać jakąś akcję, tylko że na razie jest to bardzo niedokładne. Widzimy, że znowu w poszukiwaniu Packa, no ten dzisiaj ma co robić, ten dzisiaj sporo biega, jest pod polem karnym. Łatwo minął rywala, wystawę piłkę Nowakowi, ten się trochę poślizgnął. Nie udało. Mielewczyk po raz kolejny. Wracając do Radzymianki, próbują zagrać na jeden kontakt, próbują zagrać z takim szybkim przesunięciem się w dalszą część boiska, ale do tego potrzeba precyzji, gdyż każde niedokładne zagranie może się zakończyć bramką dla drużyny z Solca Kujawskiego. Pacek po raz kolejny. No widzimy, że on w tych sektorach boiskach, boiska pod polem karnym gości jest wszędzie. Jest w samym środku, jest po prawej, jest po lewej stronie, jest przed polem karnym. Szuka gry, szuka miejsca dzisiaj. Często ma piłkę przy nodze. No i udało mu się nawet strzelić gola. Tak, dużo czasu mógł mieć zapisanego na swoim koncie hat-tricka. Nowak teraz przy piłce. Troszeczkę uspokojenia, troszeczkę uspokajają grę piłkarze z Solca. Ale widzimy, że teraz Podolski troszeczkę
piłkę zbyt nonszalancko i próba kontry, czy wypuszczony zostanie Fijałkowski. Tak też się dzieje, ale widzimy jak od razu tutaj świetnie wrócili obrońcy Unii, nagle Fijałkowski miał tylko sobie pięciu rywali. Teraz widzimy, że Urtnowski wychodzi z kontrą i to może przynieść skutek. Nowak jeszcze będzie miał piłkę przy sobie, ale troszkę ta akcja zwolniła. Widzimy, że wycofa. Nie szarżuje, nie próbuje na raz Urtnowski. Dośrodkowanie, ale za długie, niedokładnie. Piłka wyleciała na zamięcie. I za chwilę tuż przy chorągiewce zacznie Radyniany. Sporna sytuacja, jeden z piłkarzy Radzynianki upadł z krzykiem, jakiś drobny uraz, ale widzimy, że już wstaje, chyba wszystko jest w porządku i za chwilę odrzuca sędziowskiego dalej. Goście będą kontynuowali grę. Szerzej. Sylwester Fijałkowski ucierpiał w starciu z przeciwnikiem. Teraz próba wypuszczenia piłki, ale wcześniej faul, szala również na Fijałkowskim. No i być może teraz Radzynianka poszuka jakiegoś dośrodkowania na pola karne. Na pewno goście muszą teraz szukać. Zaczęli świetnie, zaczęli z animuszem, no ale już od dobrych kilku minut nie pojawili się w polu karnym przeciwnika. Teraz dobre dośrodkowanie. Widzimy jeszcze Lisicki. Na piłkę przy nodze próbował go do Kicermana, ale ten ostatecznie piłka do niego nie dotarła. Hołuj. Ale nie ręką. Hołuj teraz bardzo ładny rajdy obrońcy Unii. Czeka na piłkę. Dośrodkowanie na pole karne. Pacek 3-1. No świetnie rozegrali to piłkarze Unii. Bardzo ładny rajd Hołuja, który z dziecinną łatwością minął Schodowskiego. Mówiąc żargonem piłkarskim, wziął go na obieg. Później poczekał na swoich kolegów, tam biegał i Pacek, i Podolski, i Szal. Także miał sporo wariantów. Dograł do najbliższego, do Packa, a ten wpakował piłkę do siatki. 3-1, no i Unia już uspokoiła sytuację, strzelając 60. gola w tym sezonie. Dobra, widzimy jednak, że po strzeleniu trzech bramek Unia nie przestaje wykonywać pressingu. Ten prawie się powiódł, bo Mielewczyk musiał wybić piłkę na aut. Mamy właśnie powtórkę tej sytuacji, to Podolski do samego końca naciskał na bramkarza gości, ale ten wybił to poza pole gry. Na pewno nie tak chciała rozpocząć grę Radzynianka. No to pokazuje, jak taktyka Unii się sprawdza i jak odważne wejście na przeciwnika powoduje, że ten zmienił. Urtnowski w poszukiwaniu Podolskiego, ten przepuścił piłkę. Jest jeszcze Hołuj w polu karnym. Jest Podol! Odważnie. Poczynił sobie w ataku. Fabiasz teraz indywidualnie, bardzo ładnie do Podolskiego. Nie do tej piłki dalej jednak przy piłce Unia. Urtnowski, Żulczyk. Biega pan Magirowski. Żulczyk uspokoił grę. Do Moranowskiego, który często pojawia się jako piąty obrońca, tak żeby dotknąć piłkę, żeby móc to rozegrać. Troszeczkę za długo chował piłkę Knap, no i widzimy, że teraz Pacek już pod polem karnym poślizgnął siarę, mimo tego utrzymał piłkę przy nodze. Pacek! No ale teraz faulował on piłkarza gości w polu karnym.
Lewa, Szalik, przejdzie. Zdobi piłkę Mielewczyk. Mielewczyk, który na pewno jest najjaśniejszym punktem zespołu dotychczasowo. Też nie wystrzegł się błędów, ale na pewno chodź, jego chodź, postawa. Chodź. Jego postawę można ocenić na plus. Teraz wybija piłkę w poszukiwaniu Waszelewskiego. Zamieszanie w środkowej strefie boiska. Faulowany Szal. Próba krótkiego rozpoczęcia, ale widzimy, że sędzia zatrzymał tę akcję, nie przepisowo zagrany rzut wolny, cofnięta sytuacja. Znowu widzimy, że Hołuj w poszukiwaniu Szala, Szal. Siądź! Był bliski wykorzystania odbicia się piłki od rywala. Dużo czasu. Futbolówkę schodowską. Dobre! Hołuj, dośrodkowanie na pole karne, Szal! Bardzo ładna akcja, ale jeszcze lepsza interwencja Mielewczyka. Widzimy, że jeszcze jedno dośrodkowanie, a tymczasem powtórka tej sytuacji. Świetne zachowanie i Hołuja, i Szala, ale najlepsze Mielewczyka, który wybronił ten trudny strzał głową. Wracając do gry, Moranowski faulowany, ale utrzymał się przy piłce. Sędzia zastosował przywilej korzyści. Pacek. Podolski do Packa, nie ma spalonego. Pacek nad bramkarzem, 4-1. No i po nie najlepszym początku spotkania teraz Sebastian Pacek kompletuje hat-tricka. Bardzo składnie, szybko rozegrana akcja. Pacek nie spanikował przed bramkarzem, pewnie przeniósł futbolówkę nad nim, no i mamy już 4-1. Poza nieudanym początkiem w wykonaniu Unii teraz wszystko idzie zgodnie z planem. Podają bramki, pełna kontrola, niedopuszczanie rywala do swojej bramki. Także zaczyna nam się pogrom. Moje pytanie, czy Radomianka jeszcze będzie w stanie cokolwiek skórać w tym spotkaniu. Strzelić też jeszcze jakiegoś gola. Troszeczkę wnieść niepewności w grze rywala. Widzimy, że na razie ta niepewność pojawia się po stronie gości. No i Babiarz, który znowu zmienił stronę z Nowakiem. W ostatnim meczu również taka sytuacja miała miejsce. Babiarz, dobry rajd z piłką. Mielewczyk nie najlepiej, sporo zamieszania. Szal, Podolski, czy uderzy? Nie miał możliwości. Piłkarze Unii domagali się rzutu karnego, ale sędzia zdecydował, że faulował Podolski. Ale to kolejna taka okazja, gdzie Unia w kilka osób wchodzi w pole karne. Totalne zamieszanie po stronie Radynianki. Przede wszystkim pojedynki indywidualne, bardzo łatwo wygrywane przez gospodarzy, czy to Babiarz, czy Nowak, czy Hołuj. Popisali się już dobrymi rajdami, na które nie są w stanie zaradzić gracze z Radzenia Chełmińskiego. Mówiąc kolokwialnie, idą na raz. Najczęściej ich decyzje okazują się błędne. Taka szarpana akcja po stronie przyjezdnych, zatrzymana przez Magierowskiego. Na razie widać różnicę klas zespołów, to na pewno. Nawet ktoś niezaznajomiony z ligą może za chwilę, bo teraz Babiarz jest szybki, Babiarz ma dużo miejsca, Babiarz za długo chyba czekał z tą piłką. Pacek do Podolskiego, Podolski, czy ktoś w końcu uderzył? Uderzył Podolski, ale Mielewczyk łapie. Gdyby wynik był na styku, to trener Jakub Grzelczak na pewno dość wymownie zareagowałby na taką sytuację. Przed chwilą mogliśmy obejrzeć powtórkę tej sytuacji. No Babiarz świetnie dobiegł do pola karnego, ale gdy już znalazł się w tym polu karnym, to nie do końca wiedział, co z piłką zrobić.
Za długo ustawiał się do strzału, no i skończyło się to tylko statystyką, celnym uderzeniem, kolejnym, zamiast piątym golem. Teraz Babiarz chce naprawić swój bunt płacek, czy po raz kolejny będzie uderzał na bramkę? Nie, teraz szukał wstecznego podania do Oszala. Widzimy, że cały czas przy piłce u niego. Babiarz teraz nie przyjął prostej piłki, no i Cicerman. Czekaj na Karola! Rozpędza się w tym hołju, łatwo na Cicerman patrzy, że go może zagrać, wybiega mu Kurzyński, do niego właśnie leci piłka, ja są pod polem karnym goście, Kurzyński dośrodkowanie na pole karne! Kończy Magierowski, jeszcze raz uderzenie po stronie Waszelewskiego. No ale w końcu Radzynianka znalazła się pod polem karnym. Niezła kontra, tutaj łatwo ograny hołd. I była szansa, widzimy, że Unia teraz jednak też szybko chce wykorzystać fakt, że kilku piłkarzy Radzynianki przesunęło się do przodu. Pacek pod polem karnym, dośrodkowanie Mielewczyk. Wykluł piłkę, ale... Ta na jego szczęście spadła mu tuż przed nogami, dzięki czemu szybko ją chwycił. Troszeczkę przyspieszyło tempo tego meczu. Próba znalezienia Waszelewskiego i to była dobra próba, ale jeszcze lepsza interwencja Łucznowskiego, który wślizgnął piłkę z Kowroński, nie pozwolił wyjść w futbolówce poza pole gry. No i widzimy, że dzięki temu Unia miała, czy ma jednak sytuację troszeczkę zamieszania. Babiarz teraz próbował wymusić fała, ale sędzia nie dał się na to nabrać. Natomiast teraz Szymon Babiarz sam dokonał przewinienia. Krótka rozmowa z arbitrem głównym. Wyżej, szerzej. Widzimy, że nie czeka. Szybkie rozegranie. Waszelewski. To było niedokładne podanie. No i widzimy, że teraz Unia spokojnie rozstawiają się za podanie. Nowak na lewym skrzydle, na prawym teraz jest Pacek. Do kogo ty się cofasz? Jeszcze zostaw. Babiarz bardziej w środku boiska, teraz właśnie do niego trafia piłka. Wychodzi jako napastnik. Podolski trochę cofnięty. To jest zmiana. No widzimy, że jeżeli chodzi o wymienność pozycji, to jest ona dopracowana. U gospodarzy teraz dobre podanie do Magierowskiego, tylko na razie nie ma nikogo w polu karnym. Magierowski czeka, dośrodkowuje, ale Mielewczyk. Sporo pracy ma dzisiaj Mielewczyk, na pewno nie może narzekać na brak interwencji, na brak kontaktów z piłką. Pewnie przed meczem się tego spodziewał, ale na pewno wolałby mieć mniej więcej tyle do zrobienia, ile jego vis-a-vis, czyli Mateusz Skowroński, który przy pierwszej, przy bramce gości nie ma zbyt wiele do powiedzenia, natomiast później pozostaje mu wybijanie piątek lub rozpoczynanie akcji ofensywnych. Nie musiał za bardzo wykazać się swoim bramkarskim kunsztem, tak też było w sobotę, tak na dobrą sprawę, jedna interwencja godna uwagi, gdzie ładnie wybronił strzał z okolicy 16 metra. Teraz Urnowski w poszukiwaniu Hołuja, ale nic z tego, widzimy, że niezłe zagranie Fijałkowskiego. Fijałkowski w poszukiwaniu Lisieckiego, ale nieudany Skowroński w piłce wspomniany wcześniej. Fijałkowski wcześniej ładnie zagarnął piłkę, przytrzymał ją. Ale dokładności w podaniu zabrakło. Zulczyk. Szal. Pacek. Babiarz. Pacek z powrotem. Pacek na pole karne. Mielewczyk. Tym razem to nie było dobre. Nie lepiej czeka, żeby zagrać piłkę. Strzelił w stronę Fijałkowskiego. Fijałkowski, ale teraz poradził sobie z napastnikiem. Moranowski, Szal. W poszukiwaniu Nowaka, Nowak, ale ta piłka opuści plac gry. Odwróć.
Przed chwilą tempo tego spotkania wzrosło, teraz widzimy, że znowu troszkę spokojniej na boisku. Przewaga Unii nie ulega jednak wątpliwości. Wybita piłka z piątki, ale od razu przejmuje Unia Podolski. Prowadzi granie do babiarza. Udana. Dobre zachowanie Hołuja, chociaż piłkarze radni mieli szansę. Mieli szansę, ale Kurzyński po przejęciu nie najlepiej zagrał, żeby ta piłka przeszła. To jest proste. Fatalne podanie ze strony gospodarzy, które zaprzepaściło nieźle wyglądającą akcję. Brawo, Bawilenka! Na prawej stronie Babiasz i Hołuj. Chodź! Jestem! Do siłowej gry ostatecznie skorzystali z tego gospodarza Babiasz. Pacek. Podolski, już w polu karnym. Podolski, próba wycofania do Packa, ale nieudana. Niedokładne to zagranie. Utrzymał piłkę w grze Schodowski. Natomiast... Pacek wybił piłkę na... Nieudane zagranie Kurzyńskiego i dzięki temu Podolski na terenie rywala zdobył piłkę. Moranowski próbował zagrać do Nowaka, ale i być może teraz Radni mają troszeczkę przestrzeni. Fijołkowski holuje piłkę przy nim Szal. Troszeczkę teraz spokojnie. Szalewski. Zagrał piłkę dalej. Teraz ta znajduje się w środku boiska. Kurzyński, Rymrze, 5-6 piłkarzy. Radziniaka, Radzinianki, przepraszam. Troszeczkę chaosu w tej akcji. No i teraz serdecznie neutralizuje zagrożenie. Nowak jest przy piłce. Widzimy, że na terenie rywala już Babiasz, Pacek i Podolski. Nowak sam w biegu. Indywidualna akcja Nowaka. Nowak wycofanie do Podolskiego. Podolski do Packa. Pacek uderza! Ale ponad bramką. Bardzo dobry rajd Nowaka. Dobre zgranie do Podolskiego. Akcja rozegrana bardzo przyzwoicie. Tylko strzał miał znaleźć się pod poprzeczką, znalazł się, a nie ma. Nieudane zagranie przez Kicermana, chciał przyjąć piłkę wybitą przez bramkarza. Jeszcze dwie, próbujemy coś. Chodź Marcel, chodź niżej. I znowu piłkarze Unii. 44 minuta, także powoli zbliżamy się do końca pierwszej części gry. Gdzie nie ulega wątpliwości, że to gracze z Sosa Kujawskiego mają zdecydowaną przewagę. Jeszcze jednak Fijałkowski do Kurzyńskiego. Wybiega Kicerman, Fijałkowski do środka pola. Kurzyński próbował uderzyć na bramkę, ale ten strzał był bardzo niecelny. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. Miał obok siebie Fijałkowskiego, mógł przedłużyć tę akcję. Piłkarze gości mogli jeszcze wykonać kilka podań, zanim, żeby znaleźć się bliżej bramki. Wtedy pokusić się o strzał z dystansu, a tutaj było z około 25, może nawet 30 metrów do bramki. Taka próba bardzo odważna, ale też bardzo niecelna. Hołd tymczasem. Linia już na terenie rywala. Babiasz. Babiasz indywidualnie. Babiasz utrzymał się przy piłce. Dogranie do Hołuja. Hołuj nie, jednak Pacek. Pacek i gol! 5-1. No i Pacek z nawiązką odrabia to, co zaprzepaścił na początku spotkania. Czwarty gol tego zawodnika. No i widzimy, że sędzia nie doliczył ani sekundy. W 45 minucie zakończył on pierwszą część
spotkania. Unia prowadzi 5-1. Zdecydowana przewaga gospodarzy i raczej trudno oczekiwać, żeby po przerwie doszło tutaj do jakiejś zmiany. 15 minut przerwy dla zawodników.
No i za chwilę rozpoczniemy drugą połowę spotkania Unii Drobek Solec Kujawski z Radzynianką Radzyń Chełmiński. Pierwsza połowa wygrana przez gospodarzy w stosunku 5-1. Świetne rozpoczęcie ze strony gości. Przypomnijmy, że w 20 sekundzie Sylwester Lisiecki wpakował piłkę do siatki głową z okolic 16 metra. Naprawdę było to bardzo ładne uderzenie. No ale później gracze Unii naciskali, aż w końcu znaleźli sposób do tego, aby sforsować bramkę strzeżoną przez Piotra Mielewczyka. 5 bramek, 4 Sebastian Pacek, 1 Hubert Hołuj. No i dominacja Unii trwa w najlepsze. Wspomniany Mielewczyk gra naprawdę niezłe spotkanie, kilka udanych interwencji, ale nawet one nie zapobiegły gości przed znaczną utratą goli. Unia z kolei potwierdza, że bramkostrzelność to jej domena. Obecnie, licząc z dzisiejszymi bramkami, ma już w tym sezonie
klub z Solca Kujawskiego. Ich na koncie 62, a więc średnia cały czas rośnie. No i teraz jedni i drudzy pojawiają się już na boisku. Na razie nie widać, by trenerzy dokonali jakichś zmian, chociaż widzimy, że jeden z graczy Radzenianki intensywnie się rozgrzewa przy linii bocznej, więc być może będzie miał okazję do tego, by już za chwilę pojawić się na boisku. Prawdopodobnie czekamy tylko na arbitrów, żeby faktycznie zmiana została dokonana. No i zobaczymy, czy tym razem Radzynianka będzie miała więcej do powiedzenia. Czy może znowu jakoś ciekawie zaczną drugą połowę. Sędziowie znów sprawdzają, czy wszystko jest ok, i za chwilę zaczniemy drugą część meczu. Meczu, który być może już jest rozstrzygnięty, chociaż oczywiście dopóki piłka w grze, niczego nie można przesądzać. Niemniej odrobienie czterech bramek, gdzie myślę, mogę zaryzykować stwierdzenie, że Radzynianka nie miała tylu sytuacji podbramkowych. Na ten moment graniczy z cudem. Może zmiana dokonana w tej chwili zmieni nieco obraz sytuacji. Widzimy, że jest już na boisku Podolski w swoim charakterystycznym obuwiu. Rozpoczął wprawdzie napastnik Unii spotkanie w czarnych korkach. Teraz wrócił do dobrze znanego pomarańczowego obuwia, dzięki któremu łatwiej rozpoznać go na boisku. No i rozpoczęliśmy drugą połowę spotkania. I na razie Radzynianka spokojnie prowadzi grę. Teraz Lisiecki w poszukiwaniu Romanowskiego. Romanowski próbuje wyprzedzić Magierowskiego. Romanowski wpadł w pole karne, ale ostatecznie nic z tego nie wyniknęło. Odbramkowy i zacznie grę Mateusz Skowroński, który szybko poszukał Urtnowskiego. Ten do Moranowskiego. Moranowski powoli, powoli holuje piłkę. Miał bardzo dużo czasu. Nowak, Magierowski. Magierowski, bardzo ładne rozwiązanie. Szal znowu chciał tutaj efektownie, ale tym razem nie przyniosło to spodziewanego rezultatu. Kurzyński. Fijałkowskiego, ale ten nieudanie do Lisieckiego. No i teraz widzimy, że Żurawski, zwany przeze mnie omyłkowo w pierwszej połowie Żulczykiem. Mam nadzieję, że sam piłkarz ani kibice Unii nie obrażą się za ten fakt. Dobrze też, że nie stworzyłem problemów Unii, bo takiego zawodnika o nazwisku Żulczyk w ogóle w składzie nie ma, i żeby tutaj nie doszło do niedopatrzenia niezgłoszonego zawodnika. No ale już przechodząc do tego, co na poważnie, czyli do meczu i do kolejnej akcji Unii. Szal do Hołuja i widzimy, że już coraz bliżej bramki gości gracze z Unii. Pacek do Podolskiego i jest gol! 6-1, ale bramka no kuriozalna wręcz. Trudno powiedzieć nawet po powtórce, czy to Podolski wpakował piłkę do siatki, czy był to gol samobójczy. Nie ma to większego znaczenia. Bramka to bramka. 6-1. No i tym razem to Unia bardzo szybko, bo już w drugiej minucie gry wpakowała piłkę do siatki. Jedna z najgorszych bramek, jaka może trafić się tym, którzy ją tracą. Chociaż oczywiście to też już wchodzimy w truizmy, że najgorzej dostać tuż przed przerwą, najgorzej dostać tuż po przerwie i tak dalej, i tak dalej. Niemniej na pewno nieprzyjemnie wraca się do gry w momencie, gdy
traci się gola tak szybko. Unia z czymś takim się uporała. Problem dla Radzynianki jest taki teraz, o, spory kiks Waszelewskiego, potknął się o piłkę, doszło do sporego zamieszania, no i widzimy, że żółty kartonik dla tego zawodnika. Mamy potwierdzenie od sędziego liniowego, że jednak Patryk Podolski wpisał się na listę strzelców, a przypomnę, że żółtą kartkę otrzymał teraz Waszelewski. Unia nie czeka, od razu Magierowski. Bardzo nieudane dośrodkowanie. Widzimy, że piłka wyleciała nawet poza siatki. Zabezpieczający przed właśnie takimi stratami, ale... Teraz od razu zobaczmy, jak wysoko stoją piłkarze Unii. Magierowski, czyli nominalny lewy obrońca, jest na około 25 metrze i ta taktyka zdaje egzamin. Widzimy, że Nowak na spalonym. Uznane zostało to zatem za podanie. No, wydawało się, że po tym jak piłka odbiła się od gracza Radzynianki, taki spalony uznany nie będzie. Teraz jest szansa dla gości. Waszelewski na prawą stronę do Fijałkowskiego. Fijałkowski. I mamy rękę po stronie Magierowskiego, niezamierzoną. Przed polem karnym, a więc nie będzie rzutu karnego z tego. No ale to jest naprawdę teraz dogodna sytuacja do tego, by Radzynianka przynajmniej zagroziła bramce Skowrońskiego. Skowroński, który jak już mówiłem wcześniej, nie ma na razie za bardzo co robić. Do piłki podchodzi kapitan, czyli Damian Birincik. Kilku piłkarzy Radzynianki w okolicach pola karnego, widzimy, że krycie strefowe graczy z Solca. Kapitan zespołu, ale teraz Żurawski bardzo dobrze wybił, jeszcze Fijałkowski. Ale ponad bramką, poza tym nawet gdyby leciała futbolówka w światło bramki, to Skowroński nie miał, kontrolował sytuację i nie miałby problemów z uderzeniem, aczkolwiek oczywiście zawsze warto, żeby piłka w światło bramki zmierzała, gdyż bramkarzowi, nawet najlepszemu, może przydarzyć się jakiś niespodziewany klops, tak zwany, który zamieni się golem, a tymczasem Szol teraz uderza, no i proszę bardzo, szybka kontra, Nowak do Szala, ten tuż zza pola karnego płaskim uderzeniem pokonuje Mielewczyka, 7-1, knockout. Knockout na boisku Unii Solec Kujawski. I pierwsza bramka Szala w tym spotkaniu. Na pewno trudno gra się teraz zespołowi gości, otrzymując kolejne trafienia, wiedząc, że ten mecz w zasadzie jest już przegrany. To na pewno obniża morale, obniża chęci do kontynuowania boju. No ale co już, grać trzeba, dopiero 52 minuta, także jeszcze sporo czasu przed tym, aż sędzia po raz ostatni zagwiżdże w tym spotkaniu. No i Radzyniance pozostało jeszcze atakować i widzimy, że takie próby są nieśmiałe, ale się pojawiają. Natomiast Unia tutaj w pełni kontroluje sytuację. Najlepsze zgranie piłki przez Zarzyckiego. Jest Nowak, dośrodkowuje na pole karne. Tym razem Zarzycki naprawia swój błąd, wybije piłkę na aut. Ale to jest kolejna szansa dla Unii, żeby jeszcze powiększyć dorobek bramkowy. Widzieliśmy, że teraz dobre zachowanie Zarzyckiego, który wcześniej sam przedłużył tę piłkę do Nowaka. Teraz Moranowski bardzo ładnie, Żurawski. Żurawski do Urtnowskiego, znowu piłkarze Unii bardzo wysoko, Urtnowski do Babiarza, Babiarz indywidualna akcja, Babiarz przedziera się przez zasieki obronne gości, ale ostatecznie zatracił się w tym dryblingu i piłka wypadła poza pole gry, ale widzimy też, wracając do
dlatego jak gra Unia, jak wysoko gra Unia, że szczególnie Urtnowski, jak na stopera, ma bardzo duże zapędy ofensywne. Od czasu do czasu wychodzi z taką ofensywną akcją. Ma to dryblingi, ma to po prostu zostaje gdzieś w okolicach pola karnego. Wtedy zastępuje go Moranowski. Także nieźle usposobieni ofensywnie są piłkarze z Solca Kujawskiego. To pomaga im zdobywać tak dużo goli, próba do grania do Lisieckiego, ale przerwane właśnie przez Moranowskiego. Nowak, z powrotem kapitan Unii, znów Nowak w poszukiwaniu Packa. Pacek się dzisiaj nastrzelał, Pacek już dzisiaj miał co robić, ale widzimy, że jeszcze nie koniec. Teraz Pacek indywidualnie minął Zarzyckiego, próbował znaleźć Podolskiego, ale wybita piłka przez Foksińskiego, który pojawił się na placu gry. Ośrodkowanie na pole karne. Magirowski, Babiarz! I Mielewczyk przeniósł piłkę nad poprzeczką. Szybko rozegrana akcja Unii. Magirowski, bardzo ładne dośrodkowanie. No ale znów gracze z Radzenia Chełmińskiego bardzo opieszali w obronie. Babiarz miał tam zdecydowanie za dużo miejsca. No i teraz on wykonuje stały fragment gry. Piłka dochodząca do bramki Mielewczyka. Mielewczyk wybił jeszcze Urtnowski, uderza, ale zdecydowanie ponad bramką. Tam wcześniej na główkę polował Szal. Właśnie to widzimy. Dośrodkowanie na pole karne. Szal minął się z piłką. Mielewczyk wybił przed siebie i przejął to znowu zawodnik Unii. Także to jest cały czas te same powielane błędy. Brakuje asekuracji, przez takową kilka bramek wpadło. Na pewno jest to pole do poprawy dla podopiecznych Patryka Buchury. Żurawski, niedokładnie, dobrze przecięcie piłki przez Birincika. No ale widzimy, że Mielewczyk wybił, przejął Moranowski, Magierowski, Nowak. Wycofał do Żurawskiego. Podolski. Babiarz będzie szukał Podolskiego. Nie, poszedł indywidualnie Babiarz do Szala. Szal, no ale wypchnięty przez obrońców. Dobra interwencja, no i teraz Radzynianka. Foksiński, ale tylko oddalił zagrożenie. Nic z tego więcej nie wyniknęło. Nowak, Pacek z dziecinną łatwością. Pacek wbiegł w pole karne. Pacek jest już bardzo blisko. Babiarz, dużo zamieszania. Mielewczyk jednak z kolejną udaną interwencją, no ale zdecydowanie za łatwo. Pacek wszedł w to pole karne. Wydaje się, że graczem Radzynianki brakuje już po prostu chęci do dalszego gonienia za rywalami. Na pewno nie jest to łatwe, ale nie mogą sobie goście pozwalać na tak proste wejścia rywali. Pacek przeszedł na obieg i kompletnie był niepilnowany. Pierwszym zawodnikiem, który realnie wytworzył na nim presję, był bramkarz chyba Mielewczyk. Teraz jednak Radzynianka pod polem karnym. No może jeszcze coś się urodzi! Fijałkowski z bardzo ładnym uderzeniem, ale ostatecznie piłka ponad bramką. Czy będzie rzut rożny? Jest rzut rożny, a więc jeszcze jedna szansa dla Radzynianki, a widzimy, że w zespole gospodarzy szykuje się podwójna zmiana. Czy będzie już zrobiona teraz, czy dopiero po stałym fragmencie gry? Chyba po. Zarzycki, dośrodkowanie na pole karne. Kilku piłkarzy minęło się z futbolówką. Tatra, jeszcze zamieszanie, Skowroński. Interwencja na raty, ale ostatecznie udana. No i jest szansa teraz, żeby to Pacek zgarnął piłkę. Nic z tego. Birincik.
Wybił piłkę, ale nic z tego nie wynika jeszcze tutaj. Hołuj tym razem wygrywał piłkę do Packa właśnie, ale Mielewczyk to przerwał. Widzimy, że zawodnicy cały czas czekają na zmiany. Teraz Magierowski bardzo ładnie wyprzedził Fijałkowskiego. Nowak. No Unia teraz przycisnęła. Unia starała się zamknąć swoich rywali. Widzimy, że Radzenianka ma miejsce. Bardzo dużo przestrzeni na lewej stronie boiska, tylko że widzimy z jakimś problemem Romanowski. W ogóle nie biegł do tej akcji. Coś jest nie tak. No nieważne, teraz już troszeczkę się zagęściło na stronie Unii. Moranowski. Piłkę był faulowany, zastosowano przywilej korzyści. No i widzimy 5 na 4. Nie wracają w ogóle piłkarze Radzenianki. Nowak indywidualnie wycofa do Packa. Paczek ma szala. Nie, Paczek zdecydował się na uderzenie, ale to uderzenie nieudane. No i teraz jest szansa na zmiany. Zaraz zobaczymy, którzy piłkarze gości opuszczą. Goście i gospodarzy opuszczą plac gry. Romanowski chyba nie był już w stanie kontynuować meczu, dlatego opuścił on boisko. Widzimy, że schodzi również po stronie gospodarzy Żurawski. Wszedł na plac gry nowy gracz, zawodnik z numerem 20. Właśnie teraz jeden z nowych zawodników przy piłce. Wydaje mi się, że jest to Patryk Otlewski. Za chwilę pewnie się tego dowiemy. No i wszedł również Podolski, a w jego miejsce Wojciech Błaszczak. Fijałkowski powoli zbiera się z murawy, natomiast Radzynianka cały czas w akcji ofensywnej. Kurzyński troszeczkę na raty. Lisiecki, no ale tutaj widzimy, że Błaszczak bez pardonu zaatakował napastnika rywali. Birinczyk nie popełnił błędu, troszeczkę teraz kocioł, troszeczkę zamieszania. Dobre podanie do Lisieckiego, ale tutaj świetna interwencja Chuja, wyprzedził rywala, a też jeszcze Lisiecki zablokował Chuj. Dobra interwencja piłkarza gości, troszeczkę zamieszania, no i nadal goście. Schodowski, Fijałkowski, no. Odważna próba, ale nie wiem, czy potrzebna. Teraz Babiarz do Packa, Paczek szukał już Błaszczaka, ostatecznie na taki wariant się nie zdecydował. Magierowski wypuszcza Nowaka, ten ma bardzo dużo miejsca. Nowak już pędzi z piłką, Nowak wsteczna do Packa, ale tam dobrze ustawiony zawodnik z numerem 16, Schodowski przerwał tę sytuację. Teraz Paczek dość łatwo ograny przez Kamila Jutrzenkę, który również zameldował się na placu boju. Magierowski. Hołuj. Moranowski. Bardzo ładnie teraz ograł on rywala. Moranowski ma dużo miejsca. Zdecydował się zagrać do Błaszczaka. Błaszczak szuka dośrodkowania na drugie tempo, ale Mielewczyk pewnie chwyta tę piłkę, chociaż fatalnie wyrzuca Moranowski. Teraz uderzy z dystansu Moranowski obok bramki. No tutaj Mielewczyk musi bardziej uważać na tego typu wybicia, natomiast Moranowski od razu tu się pokusił o strzał, miał dużo miejsca, no ale ostatecznie
nieudana próba. Jakub Waszelewski opuszcza plac gry. Po stronie gości za chwilę w jego miejsce wejdzie nowy zawodnik. Radzynianka nie ma za dużo możliwości już, gdyż wykorzystane 3 zmiany. Jeszcze tylko jeden zawodnik na ławce rezerwowych, także za chwilę najpewniej być może otrzyma on też szansę gry. Natomiast gospodarze należy wprowadzili dwie zmiany. Widzieliśmy, że przed chwilą ukarany jeden z zawodników gospodarzy żółtym kartonikiem. Chyba nadmierna agresja teraz po stronie Unii jest niewskazana, niepotrzebne łapanie kartek przy tak dobrym wyniku, ale widzimy, że agresja, no to jest to, czego co Unia sobie wypracowała. Świetne przejęcie Babiarza, teraz dzięki temu Pacek zagrał do Nowaka. Nowak wygrywa w pole karne, ale tam nikogo nie było. Piłka wybita, rzut rożny. No i czekamy na to, aż piłkarze ustawią się w polu karnym. 65. minuta, 7-1. I dominacja Unii trwa. Radzenianka stara się wykrzesać tyle, ile może, aczkolwiek w obronie grają coraz mniej skutecznie, coraz słabiej, tak jakby coraz mniej werwy mieli w tym działaniu. Dośrodkowanie, dochodząca piłka. Bramkarz poradził sobie dobrze, ale nadal Unia. Babiarz tylko teraz szuka, z kim zagrać. Zagrał bardzo do tyłu, do Skowrońskiego, żeby troszeczkę rozciągnąć tę grę, troszeczkę wyciągnąć obrony rywali, by znaleźć miejsce do skutecznego zagrania. Urtnowski niedokładnie do Nowaka, ale Urtnowski naprawia swój błąd. Moranowski, Magierowski wychodził mu po lewej stronie. Moranowski na taki wariant się nie zdecydował. Próbował zagrać na skrzydło, gdzie był obecnie Pacek, ale nie było to najlepsze dogranie. No i Mielewczyk od swojej bramki rozpocznie grę. Widzimy, że więc większa część piłkarzy po lewej stronie boiska. To tam będzie grana piłka. Ostatecznie przyjmują ją gospodarze, ale tylko przez chwilę. Teraz jest kolejna szansa dla Radzynianki. Kurzyński tutaj atakowany przez Szala. Na spokojnie tak na lewą stronę. Teraz widzimy, że większa liczba piłkarzy Radzynianki na terenie rywala, ale poszukiwanie Sylwestra Lisieckiego nie powiodło się. I widzimy, że kontra. Nowak indywidualnie. Nowak, bardzo sprytne zagranie do Packa. Pacek obok bramki. Bardzo dobrze skrócił Mielewczyk w tej sytuacji. Zamknął jeden kierunek Packowi, ten poszukał krótkiego wariantu, ale nie zmieścił się w bramkę. Natomiast kolejna z sytuacji, która pokazuje, że Radzynianka w tej obronie nie radzi sobie za dobrze. I ich bilans, zarówno meczów, jak i bilans straconych goli, nie bierze się znikąd. To tutaj Nowak z Packiem w zasadzie rozmontowali defensywę we dwójkę, gdzie mieli przeciwko sobie 5-6 rywali. No to nie może to tak wyglądać. I cały czas Unia. Tym razem już coraz śmielej pogrywają sobie oni piłką w okolicy pola karnego. Błaszczak teraz ze sporą pomyłką. No może teraz przerzut na drugą stronę. Tak też się dzieje. Fijałkowski dobrze zagrał do Kurzyńskiego. Fijałkowski wychodzi w uderzenie Kurzyńskiego, ale piłkę złapał Skowroński. Znowu taka sytuacja, w której chyba można było zagrać inaczej. Sporo miejsca po prawej stronie miał Fijałkowski. Wybiegał też Kamil Jutrzenka i może warto byłoby rozwiązać to nieco inaczej. Ten strzał
niezły, ale nie był mocny. Skowroński miał czas i miejsce, żeby się na taką próbę ustawić. Fijałkowski z Szalem. Szal był bliski przewinienia. Ostatecznie ta sytuacja nie miała miejsca. Teraz znowu widzimy, że dobry pressing Babiarza. No i 4-4. Pacek, Szal, Nowak. Techniczne uderzenie w poprzeczkę ostatecznie, ale piłka wypada poza pole gry. Trochę pokpił z prawym Miedewczyk, sądząc, że nic z tego strzału nie będzie. Piłka odbiła się jednak od obramowania bramki. Nowak niezadowolony. Również kilka dni temu z Flisakiem próbował takich uderzeń w okolice okienka. Raz trafił w poprzeczkę, raz trafił, raz piłka nieco ponad poprzeczką została przeniesiona. Na pewno chciałby taką efektowną bramkę zdobyć Nowak, tym bardziej, że gra po dobrej stronie, jeżeli chodzi o możliwość uderzenia. Prawonożny piłkarz. Tym razem jednak by nic z tego, no i znowu, tym razem jednak Hołuj. No ale widzimy, jak ten pressing działa. Teraz Babiarz indywidualnie próbował dograć, ale tym razem dogranie nieudane. Natomiast pod bramką gości powoli zaczyna robić się przewaga gospodarzy, gdy ci wychodzą z atakiem. No i teraz kolejne nieudane zagranie. Kicerman źle przyjął piłkę. Babiarz jest szybki, ale dobrze wypchnięty przez Schodowskiego. Raz jeszcze. Mielewczyk, tym razem dokładnie, tym razem Radzynianka piłkę ma, ma też troszeczkę przestrzeni, żeby faktycznie strzelić chociaż drugą bramkę. Dorian Mielewczyk, który wszedł na plac gry, długo holuje piłkę indywidualnie, szuka miejsca do strzału, ostatecznie dogrywał do Kamila Jutrzenki, ale to dogranie nieudane. Dorian Mielewczyk, kolejny z młodzieżowców. 2001 rocznik, 19-latek, który obchodził urodziny we wrześniu. Widzimy, że Fijałkowski próbuje wywrzeć presję na piłkarzach Unii, gdyście mieli aut, ale tuż pod swoim polem karnym. Szal teraz wypuszcza Nowaka, ten z dziecinną łatwością wyprzedza obrońcę rywali. Nowak widzi, że ma dwóch kolegów. Nowak chciał efektownie zewnętrzną częścią stopy dograć do Babiarza, ale nie udała mu się ta sztuka. Teraz Kurzyński, no tak na raty, ale przechodził kolejnych przeciwników. Ostatecznie jednak jego atak powstrzymany. Błaszczak. Sędzia decyduje się, że gramy dalej. Szal, bardzo dobre dogranie do Packa. Ten niepilnowany Pacek. Czy tym razem będzie gol? Długo przeciągał bramkarza, ale Mielewczyk w tym starciu lepszy. Bardzo dobre podanie. Bardzo złe zachowanie stoperów, ale Mielewczyk tutaj dobrze wywierał presję na napastniku gospodarzy. Pacek próbował go ominąć, ale nie położył bramkarza pewnie tak, jak chciał. I ostatecznie strzelał już z ostrego kąta. Mielewczyk teraz próba uderzenia, ale bardzo nieudana. I Błaszczak do Hołuja. Ten stara się wyprzedzić Mielewczyka. Ta sztuka mu się udaje, chociaż też widzimy, że troszeczkę problemów ma Hołuj, ale ostatecznie ogrywa dwóch zawodników. Jeszcze Foksiński tam próbował pomóc swojemu koledze z zespołu. Babiarz agresywnie, ale tym razem Radzynianka nie uległa pod tym naporem piłkarzy, gospodarzy. Kurzyński. No długo się utrzymują przy piłce. Problem polega na tym, że nie wychodzą spoza swojego pola karnego. A pressing w końcu się opłacił. Teraz Szal ma miejsce. Czy będzie się ustawiał na strzał? Nie zagrał do Packa. Pacek tym razem. Raz jeszcze Mielewczyk. Zdecydowanie najjaśniejsza postać drużyny Radzynianki. Radzyń Chełmiński. Kolejna udana interwencja. No, gdyby prowadzone były statystyki, teraz Moranowski sam złapał się za głowę po tym dograniu. Wracając do Mielewczyka, no to gdyby były prowadzone jakieś statystyki, to jestem ciekawy, ile udanych interwencji zaliczono by bramkarzowi, a myślę, że to już wynik dwucyfrowy. I teraz Mielewczyk w poszukiwaniu partnerów zespołu. Kicerman czekał na błąd, no i takiego błędu się doczekał, ale i tak tej piłki nie zagarnął Urtnowski. Babiarz. Próba przerzutu do Błaszczaka, ale nieudana. Widzimy, że Unia też
troszeczkę odważniej sobie poczynia. Nie są to już takie bardzo składne akcje, tylko raczej próby złamania linii, znacznego przeniesienia gry na drugą stronę lub między strefy obrońców. Zarzycki teraz bardzo nieporadnie wybił piłkę, Magierowski, Pacek cały czas unie w okolicach pola karnego, tam gdzie mogłaby zagrozić swojemu przeciwnikowi. Hołu i Pacek. Jeśli chodzi o ruchliwość, to naprawdę Pacek gra dzisiaj bardzo dobry mecz. Jest wszędzie, teraz Babiasz indywidualna próba. Strzał z dystansu, ale prosto w ręce Mielewczyka. No ale znowu wydaje się, że jest to taka próba, która przy wyniku remisowym, przy wyniku na styku nie miałaby miejsca. Unia ma jakiś określony styl grania, wbieganie dużo gry skrzydłowymi po to, żeby wgrywać piłkę w pole karne. Teraz jednak decydują się na troszeczkę odważniejsze próby. No wynik na pewno im na to pozwala. Tego meczu już nie przegrają, będą mogli sobie zapisać kolejne 3 punkty. No ale może chcieliby osiągnąć dwucyfrowy wynik. Zobaczymy. Teraz kilka dobrych podań po stronie Radynianki. Podanie do Fijałkowskiego ze strony Kicermana. Fijałkowski wgrywa w pole karne, chociaż Kicerman pokazywał mu, że jest, żeby zagrać piłkę nieco do tyłu. No i teraz Błaszczak w kierunku Szala. Tutaj Mielewczyk bardzo odważnie wyszedł na około 20 metrów, ale decyzja okazała się bardzo trafna. Zagrożenie dobiegu końca. Zarzycki do Jutrzenki. Jutrzenka. Kurzyński wypuści Fijałkowskiego. Fijałkowski jest pod polem karnym. Obok niego Magierowski. Nie, jednak nie zdecydował się na dribbling Fijałkowski. No i to dogranie bardzo niecelne. Babiasz. Babiasz ma Packa, ma Szala, ma też Nowaka. Babiasz długo holował piłkę indywidualnie. Kurzyński. Sfaulował przeciwnika. No i otrzymał za to żółty kartonik. Widzimy, że już szykuje się kolejna zmiana po stronie gospodarzy. Ci powoli ustawiają się do rzutu wolnego, który będzie wykonywany przez Olivera Moranowskiego. Babiasz opuścił plac gry, a więc faul na nim był ostatnią akcją z jego udziałem. W jego miejsce Filip Męczyński. Teraz widzimy, że strzał na bramkę, ależ piękny gol! Stopera Unii, kapitalne zagranie. Moranowski krótko zagrał do niego piłkę, a ten zerwał pajęczynę, mówiąc kolokwialnie. Kapitalne uderzenie z dystansu. Zdecydowanie najładniejszy gol z tych licznych, które mieliśmy okazję oglądać. I 8-1. No wystarczyło nie czekać, Unia. Krótko rozegrała tę akcję. No i Mielewczyk był tylko w stanie odprowadzić piłkę wzrokiem. Strzał absolutnie fenomenalny. Nie było mowy o tym, żeby golkiper gości mógł obronić ten strzał. Widzimy, że Unia ma jeszcze troszeczkę czasu, żeby udało się zrobić dwucyfrowy wynik bramkowy. Teraz Dorian Mielewczyk, ale bardzo niecelnie. Widzimy, że mamy przesunięcie tutaj. Magierowski gra teraz na skrzydle, a Męczyński zajął jego pozycję na lewej obronie. Także szukanie takich możliwości, innych wariantów w razie gdyby te podstawowe zawodziły, chociaż Babiasz i Nowak na pewno dobrze spisują się na boisku, dobrze wykonują swoje zadania. Teraz widzimy, że kilka niezłych zagrań. Nowak, Pacek. Kurzyński teraz do bramkarza.
troszeczkę tutaj zbyt odważnie poczyniają sobie piłkarze Radzynianki. Na ich szczęście nadal są oni przy piłce. Teraz bardzo ładne zagranie Kurzyńskiego. Gramy dalej. Urtnowski przerywa podanie zmierzające do Lisieckiego, do strzelcy. Jedynego gola dla Radzynianki w tym spotkaniu. Teraz Kurzyński z kolei przerwał akcję rywali. Jeszcze jedna zmiana po stronie gospodarzy. Urtnowski opuścił plac gry. A więc cztery zmiany po stronie gospodarzy wykorzystane. Na ławce pozostał jeszcze tylko Maksym Tymczenko. Jaką grę na pozycji bramkarza, więc raczej go dzisiaj na boisku nie ujrzymy. Kolejna akcja, Błaszczak teraz dośrodkowanie na pole karne, Nowak! 9-1. W 79 minucie znowu taka akcja z niczego. Kilka podań rozegranych w środkowej strefie boiska, nagle do Błaszczaka. Ten bardzo dobrze dośrodkował do Nowaka, obrońcy znowu zaspali w tej sytuacji, a ten w końcu doczekał się swojego gola. Dziewięć, jeden, no i 10 minut na to, żeby strzelić 10. bramkę, bo chyba taki cel muszą sobie obrać piłkarze Unii. O wynik nie muszą się martwić, o wynik mogą być spokojni. Wszystko jest tu już w zasadzie jasne. Jeśli ktoś wierzy w piłkarskie cuda, to mógł jeszcze w to wierzyć po pierwszej połowie, gdzie było 5-1, ale teraz jest 10 minut i 9-1, 8 bramek do odrobienia, no to taka sytuacja chyba nie ma racji bytu. Nowak jeszcze do Magierowskiego, Unia nie poprzestaje, Unia pędzi po to, by strzelać jeszcze więcej bramek, by nabijać sobie ten licznik. Nowak, takie miękkie dośrodkowanie. Mamy jeszcze Błaszczaka. Błaszczak, który przed chwilą popisał się bardzo ładną asystą. Wycofanie do Packa. Ten z powrotem do Błaszczaka. Męczyński. Teraz próba poszukania Packa. Minął się zawodnik gości. Pacek jeszcze z dziecinną łatwością go minął. Szal, czy będzie uderzenie na bramkę? Szal od poprzeczki. 10. 1, stało się, dwucyfrówka. Jak powiem, to właśnie będzie. Na odwrót, wszystko na odwrót. Bardzo pewne uderzenie Szala, on już od długiego czasu ustawiał się właśnie na taką wsteczną piłkę w okolicy 14-15 metra, żeby uderzyć na bramkę. Niekryty, doświadczony zawodnik Unii, no i Radzynianka na pewno nie będzie wspominać wyjazdu do Solca Kujawskiego pozytywnie. 10 goli straconych w tym spotkaniu. To jest 1/5 tego, co stracili do tej pory, tylko że potrzebowali do wcześniejszej 50, aż 13 meczów teraz. Nagle ta średnia straconych znacznie wzrośnie, a widzimy, że Unia jeszcze pędzi i mamy rzut karny. Hołuj, faulowany. I mamy jeszcze żółty kartonik dla Doriana Mielewczyka bodajże, chociaż nie, numer 72, Adam Foksiński, przepraszam najmocniej. I widzimy, że odważna próba gospodarzy. Mateusz Skowroński, bramkarz Unii Solec Kujawski, podchodzi do tego rzutu karnego. No i zobaczymy, bramkarz kontra bramkarz, jeden strzela, drugi broni. Mielewczyk czy Skowroński? Niektórzy mogliby powiedzieć, że to już jest pastwienie się nad rywalem, no ale Skowroński na pewno też chciałby wpisać się na listę strzelców. Skowroński, ale broni Mielewczyk. Skowroński dobija i tym razem już skutecznie na raty. Bramkarz gospodarzy. Zapisuje się na listę strzelców, na pewno jest to rzadkość.
11-1, no tutaj to już jest pogrom, to już jest knockout. Myślę, że gracze Radzy Nianki chcieliby już po prostu znaleźć się w szatni, spakować się, wyjechać z Solca Kujowskiego i zapomnieć o tym spotkaniu. Skowroński na pewno zadowolony, że mógł wykonywać jedenastkę. Sam strzał był niezły, aczkolwiek na dobrej wysokości dla bramkarza. Mielewczyk dzięki temu odbił piłkę, tylko znowu problem asekuracji. Wspominałem to już kilkukrotnie i tutaj znów się przewinął. Także może jest to element, na którym naprawdę warto popracować, jeżeli chodzi o Radzyniankę. Pacek! Nie tym razem. Wybita piłka przez obrońców. Rzut rożny. No ale patrząc na to, co się dzieje, to tutaj... Ja wiem, że tego nie można robić, na szkole mówią, że takie oni to nazywają znakiem zwrotu. Kolejna bramka. Jest tylko kwestią czasu. Powtórka wykonania tego rzutu rożnego. 11 gol na 11 listopada tutaj. Można powiedzieć, że wpadł, aczkolwiek patrząc na to, jak gra Unia, nie chcą oni chyba świętować zwycięstwa 11 golami. Teraz faul po stronie Magierowskiego. Tylko pewnie będą chcieli jeszcze jakoś zmieścić piłkę w siatce. Tym bardziej, że jest na to szansa, gdyż obrona Radzynianki kompletnie się posypała. I teraz Dorian Mielewczyk. Trzeba przyznać, że jego indywidualne próby są całkiem przyzwoite. Zawodnik ten stara się wyprowadzić piłkę, stara się dokonać jakiegoś skutecznego driblingu, żeby przesunąć grę, żeby stworzyć jakąś okazję. Teraz jednak on piłkę stracił. Wcześniej faulował Marcin Czerwiński, który pojawił się na placu boju już jakiś czas temu i widzimy, że znowu Pacek, Nowak, odegranie do Packa. Pacek dużo szybszy od obrońców, ale Mielewczyk szybszy od Packa. No, szybkościowo zdecydowanie tutaj gracze Unii dominują nad swoimi rywalami szybkością i samego indywidualnych umiejętności biegowych, jak i przede wszystkim gry piłką. Piłka chodzi składniej, piłka chodzi szybciej. Magierowski, kolejny niepotrzebny faul. Zobaczymy, czy sędzia nie zdecyduje się na pokazanie żółtego kartonika. Ostatecznie Magierowskiemu się upiekło, ale musi uważać, gdyż jest to drugi faul w krótkim odstępie. Na pewno sędzia ma to na uwadze. Spalony po stronie Radzynianki, która... No pozostaje jej próbować, może strzelić drugiego gola, chociaż naprawdę idzie to jak po gruzie. Teraz na spalonym Pacek. 86 minuta, Radzynianka stara się rozegrać sytuację szybko. Widzimy, że z kolei Pacek nie szczególnie dba o to, żeby zejść z linii spalonego. Teraz dopiero ruszył, widząc, że koledzy z zespołu odzyskali piłkę. Poszukiwaniu Nowaka. Nowak ma przy sobie dwóch rywali, ale radzi sobie z nimi bez większego problemu. Zarzycki, no tutaj zdecydowanie za agresywnie. Jednak sędzia również i w tym przypadku nie zdecydował się na pokazanie żółtego kartonika. Krótko znowu rozegrany Moranowski. Do Hołuja. Ten dośrodkowanie na pole karne, przejmuje piłkę! Filip Męczyński i zapisuje się na listę strzelców. 12-1. Bardzo dobre zachowanie Filipa Męczyńskiego po tym dośrodkowaniu. Przyjął piłkę, dzięki temu zgubił obrońcę i wpakował piłkę do siatki. Osiemdziesiąta siódma minuta, 12-1. No na pewno przed meczem spodziewano się wysokiego zwycięstwa Unii. Na pewno spodziewano się, że Unia jako faworyt zdobędzie cenne 3 punkty, dzięki czemu zbliży się znacząco do lidera swojej grupy Ligi Okręgowej, walcząc skutecznie o awans. Na pewno wiedziała o tym też Radzynianka, że to będzie bardzo trudny bój. Nikt jednak chyba nie spodziewał się aż 12 bramek zapakowanych przez piłkarzy z Solca Kujawskiego, którzy śrubują ten
wynik strzelecki. 69 goli w 14 meczach, a być może będzie premierowa 70. Jeszcze mają na to 2 minuty, bo myślę, że sędzia nie będzie tutaj pastwił się nad gośćmi i zakończy mecz w 90 minucie. Nie doliczy, tak jak również w pierwszej części gry, tym bardziej, że przerw nie było przesadnie dużo. No tutaj Dorian Mielewczyk przerwał akcję dość nietypowo, powiedziałbym. Wybił piłkę na rzut rożny. No i pytanie, czy po tym, że stałym fragmencie gry wpadnie 13 gol? Magierowski będzie podchodził do rzutu rożnego. Znowu dochodząca piłka do bramki Mielewczyka. Dość płaskie zagranie. Błaszczak przejął. Jest też Nowak, ale ten był na pozycji spalonej. No i jeszcze ostatnie podrygi gości. Aczkolwiek jedyne, co oni mogą wskórać, to zdobyć się bramkę. Skoro zdobyli na samym początku, to może zdobędą też na samym końcu. To będzie to taka niezła klamra tego spotkania, ale widzimy, jak wysoki pressing cały czas stosuje Unia. Teraz jeszcze Szal dogra do Packa. Czy Pack zdąży? Zdążył, ale nie ma go w świetle bramki. Jeszcze dogranie do Błaszczaka, ale Mielewczyk. No było blisko 13 trafienia. Jeszcze minuta, jeszcze Kurzyński w poszukiwaniu Lisieckiego. No ale Lisiecki ma problem z tymi pojedynkami biegowymi. Widać to było już w pierwszej połowie. Nie wiem, czy utrzymywanie tego typu taktyki miało większy sens. Nie ma to jednak znaczenia. Liczy się tylko znaczne zwycięstwo Unii Solec Kujawski. Nowak, wsteczna piłka, jest jeszcze Błaszczak. Błaszczak wchodzi w pole karne. No, chyba mógł uderzać z pierwszej piłki. Widzimy, że teraz sam wygonił się poza pole karne. Będzie chyba próbował dośrodkować albo znaleźć po prostu gdzieś blisko kolegę. Zagrał do Nowaka, ten chciał mu odegrać, ale nic z tego. Koniec spotkania. Knockout, pogrom, rzeź. Można to nazwać w wielu różnych słowach. Unia wygrała z Radzynianką 12-1. Wszyscy dobrze to widzieli. Pogrom w wykonaniu gospodarzy, którzy w tym momencie tracą już tylko 2 punkty do lidera. No i mają aż 69 strzelonych bramek na 14 meczów. Natomiast Radzynianka znów przegrywa wyraźnie po przerwie ich bilans, po przerwie spowodowanej koronawirusem. Ich bilans to 1-18 w bramkach. No i na pewno drużyna z Radzenia Chełmińskiego będzie drżeć o to, by utrzymać się w piątej lidze. My tymczasem dziękujemy serdecznie za śledzenie naszej transmisji. Życzymy miłej środy i usłyszymy się niebawem.